Cześć wszystkim, znowu po 7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, ostatnio zakończyliśmy na tym, że staliśmy zaatakowani. Koszmary nie będą stanowić dużego problemu. Ten pan co najwyżej może stanowić jakiś problem. Dobra, czy możemy go odepchnąć? Tak, możemy spróbować. Dobra, najpierw sobie pośpiewajmy. Że nie od dźwięku. Chyba lepiej dać sobie bonusy do ataku dla drużyny. Dobra, mamy też akcję dodatkową. Spróbujmy go odepchnąć. Dobra, tego można się było domyśleć. Dobra. Reszta drużyny będzie musiała coś zdziałać. Ładnie, Jaheira. Dobra. Serduszko. Niestety strach nam się skończył. Możemy go sparaliżować. Cel musi być humanoidem. On już nie jest humanoidem? Wynaturzenie. Okej. Okay. Możemy spróbować go oślepić. Bo to pewnie jest na kondycję, tak? On pewnie kondycję ma całkiem sporą. No. Co w takim razie możemy zrobić? Możemy przyspieszyć Willa. To powinno mu dać dużo ataków. Dodatkowo możesz go jeszcze przekląć na siłę. Chcę trochę jemu ataki przeszkodzić. Dobra. 70%. Możemy użyć też pocisku wiodącego, żeby pomóc Willowi w jego pierwszym ataku. Tylko masz utrudnienie. Bo możemy rzucić błogosławieństwo po prostu. Też mu pomoże. Dobra. Przyzwijmy moc. Niestety nie zdąży zaatakować tego gościa, zanim się ruszy. No dobra. Może coś ciekawego zrobić na dodatkową akcję? Nie za bardzo. Możesz się trochę odsunąć i to zrób. Dobra, a ty do dzieła. Dobra, poza tym Mugox zauważył, że przy szóstym chyba poziomie Will dostał dodatkowy atak. Tak, to dużo postaci wojowniczych dostaje dodatkowe ataki koło tego poziomu. A Will, że jako że jest tym, ma ten pakt ostrza, to również dostał. Tego nie zauważyłem parę razy i pewnie nie wykorzystywałem tak często jak mogłem, ale... Dobra. Jeszcze możesz atak... A! Już przyspieszenie, tak. Dlatego tak dużo akcji miałeś. Dobra. I
Isobel nadal żyje. Zapomniałem jej uleczyć, ale wygląda na to, że żyje. To jest ładny cel na kulę ognia. Więc... spróbuję jakoś tutaj bokiem się ustawić w następnej turze, coś spróbuję zrobić. Okej, mam mógł coś gorszego użyć. Trahaira, ładnie go ścięła. Dobra. Myślę, że nie będziemy czekać na kulę ognia. Walnijmy im trzask trzeciopoziomowy. Dobra, ognia. Niestety się odparli. Dobra, to jeszcze leczenie na Isobel, ponieważ ona wydaje się być naszym celem głównym, znaczy ich celem głównym. A, Jahaira? Dobra. Teraz jest pora na kulę ognia. Tak, domyślam się, że ją też może to zranić, bo nie jest członkiem naszej drużyny, ale... Dobra. Powinno zadziałać. Dobra, czy możesz zdzielić jego i jego? Dobra. Teraz tak, serduszko. Zablokuj drogę do Isobel. Ścieżka pokazywała, że tutaj przejdziesz. Dobra. Jeżeli spróbuję pójść do Isobel, to dostanie w ryj. Dobra, ty masz jeszcze jedną akcję. Dobra, i masz jeszcze jedną akcję z przyspieszenia, to wykonaj to. No i dobra. Możesz go zdzielić? Możesz, to spróbuj. Chybienie krytyczne. Hmm.
Myślę, że już pan nam nie stanowi żadnego zagrożenia, to po prostu go zdzielmy. Mogę też się uleczyć trochę. Dobra. Już tylko ten pan na górze został. Ale to w naszej turze go zdejmiemy bez problemu. Will. Ognia! Weźmiemy wszystko. Zanim się zaczną zadać pytania. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Marcus powiedział mi, że Ketherick chciał cię pojmać, nie zabić. Dlaczego? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. No żart. Niedługo stąd wychodzę, więc... Kiedy skrócę Ketherick'a o głowę, wszyscy będziemy znowu bezpieczni. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Dobra, co wzięliśmy od tego pana? Zbroję półpłytową. Komuś to sprzedamy. Maczuga plus jeden. Kiedy twój atak kończy się chybieniem, zadajesz jeden obrażeń od obuchowych. Mech. Pierścień nieruchomego korpusu. Niewidzialność oraz rozmycie. Tu mamy pierścień niewidzialności, więc to wydaje się być jawnie lepsze w każdym stopniu. Dobra, weź to. Gale? I to tyle. Dobra. Zobaczmy resztę, co miała. Na to, że nic. Gale. It's quite thrilling to fight off such grim creatures as this region throws at us. Especially being at your side. I once read a book that explained in some detail the effect a brush with danger has on one's desire for other forms of stimulation. Have you ever read anything on that subject? Czy czytałem? Mógłbym napisać taką książkę. I believe you. You never looked so beautiful as at the end of a stirring battle. Your cheeks flushed, gaze bright, muscles glistening. Perhaps it's just the thrill of our near undead experience talking. Standing at your side through such darkness and disrepair. It only makes me want you more. Unfortunately, this is neither the time nor the place to indulge such feelings, so we must be patient and push all such thoughts aside. For now. Was there anything else you wish to discuss? Gale, już nasze serca ofiarowaliśmy serduszku, więc przykro mi, spóźniłeś się.
Czy Mistra zawsze jest taką wymagającą boginią? She expects those who seek to use the weave to do so honestly and with respect for its potential to destroy, as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. Ach, cóż za zaszczyt. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Dobra. Co, to tyle? What other sins have you been cooking up? Ciekawe, czy coś ten Randall będzie miał do powiedzenia. I don't know, guys. It's fine. Jahira won't even notice we're gone. Even if she did, it doesn't matter. Mole needs us. Oh. I know, but we need a plan. A właśnie, Mole porwali. Mole would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Zostańcie tutaj. Ja przyprowadzę Mole do domu. But it's our job to bring Mole back. Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mole is family. Bring her back, please. Jasne, jasne. Roland. We won't even have to go out into the shadows to die now that the cultists have found us. Nikt więcej nie zginie. Ja się zajmę kultystami. I'm sure they're cowering in their heavily fortified tower, knowing you're on the way. Się było domyślać. I hope. Jahira ma coś więcej do powiedzenia? Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isabel too, Powinnaś była to przewidzieć. A czemu nie? I thought I was prepared for treachery. But an all-out assault. I blundered into their trap like a fool. You have the honor of making up for my mistake. I trust that you will. Chciałem się coś zapytać. Then speak. Słyszałem już gdzieś twoje imię, ale gdzie? Some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. To może chodzi o to, że nasza postać w dwójce była dzieckiem Boga. Więc to, że niby puszcza się z bogami, to może do tego insynuować. A więc, jak to w końcu było? There are as many versions of a tale as there are people to tell it. Let that satisfy you. And anyway, the heroics of old have done seeming... We fight, we die. And we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. Okej, czyli nie chcą powiedzieć, tylko tą wersję wydarzeń przyjmujemy za prawdziwą. Wymyślcie sobie, co chcecie. Na pewno zdziałałaś więcej. The songs would have you believe we saved the realms entire. Perhaps we did. They simply refused to stay saved. Ej, no powiedz coś więcej. The shadows haven't consumed you. Then speak. W jaki sposób harferze dowiedzieli się o istnieniu absolutu? The same way harpers learn of anything. Poking noses where they don't belong. We sent an agent to infiltrate this cult. Latest fad among the city's bored nobility, I thought.
Until that same agent returned and tried to plant a knife in my neck. My first encounter with a true soul. I'm glad ours ended on friendlier terms. From there, I made some inquiries of my own. Saw firsthand how easily the cult could turn friend to foe with but the twist of a tadpole. And so I gathered my harpers and came to the source. Moonrise Towers. Dobra. Tyle. Najwidoczniej się nie dowiemy. Czy rzeczywiście niby miała opuścić harfiarzy i dlaczego do nich wróciła. A po prostu przyjmują uproszczoną wersję wydarzeń, że nigdy nie opuściła. Szczerze mówiąc, sposób, w jaki opuściła harfiarzy, definitywnie zaprzeczył jakąkolwiek możliwość powrotu, więc... Dobra, to mamy szybko na sprzedaż, bo nas tutaj trochę obciąża i tyle. Dobra, ale zanim ruszymy dalej, zasłużyliśmy na odpoczynek. Dobra, odłożymy tą zbroję od serduszka, bo na pewno jej mocno ciąży. Nadal jeszcze nie wiem, czy to na pewno chcę wziąć. Na razie to zachowam. Dobra, towarzysze, czy macie coś do powiedzenia? Nie ty patyczaku. Shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Ale co ze mną? Co to wszystko oznacza? Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justicias, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Już byliśmy. Przytrząsnęliśmy. I nic więcej nie znaleźliśmy. Well, my day just improved. Did you want something? Teric Thorn, co o nim myślisz? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Ja, tak sobie tłumacz. Ewidentnie. Nasze działania prowadzą przeciwko twojej pani. Jeszcze nie chcesz się do tego przyznać. I do enjoy our conversations. What do you need? Jak się czujesz? Życie w ciągłym cieniu śmierci nie może być łatwe. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. Wiele osób pracuje całe życie, żeby odejść z hukiem, a tobie to będzie dane z pewnością. Dobra, Will. Well met. Kultyści zabrali twojego ojca do wież wschodzącego księżyca. Florik to potwierdziła. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. Czy możemy zaufać Florik? I was 11 when the Counselor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day.
The Counselor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Kult musiał mieć jakieś powody, żeby porwać twojego ojca. Tylko jaki? They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. Zatem ruszamy do wierzchu sadzącego księżyca. Nie możemy pozwolić absolutowi wykorzystać wielkiego księcia Ravengard. We can't and we won't. The shadows be damned. Dobra. Alasin? The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. W ostatnim świetle jest płomienna pięść. Klątwa pozbawiła go zmysłów, ale mroczy coś o chłopcu imieniem Taniel. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. Daniel is no ordinary child. He is the very spirit of this land. If this fist knows where he is, then perhaps we can save him. Save everything. I will go to see him at once. Join me when you can. Okej. Myślę, że tam pójdziemy dopiero jak już zbadamy ten dom uzdrowicieli. Póki co? Mam nadzieję, że błogosławieństwo się zostanie. O! Kolejne zlecenie? Playtime's over, pet. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. A z której strony to jest nasz problem? Clause Z, section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. Mogło być gorzej. Simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Okej. Oczywiście Will ma coś do powiedzenia na ten temat. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole. La Firinda. Masz jakiś pomysł, kim może być diabeł, którego mamy uwolnić? Not a one. All that matters is that we free it. Fail. And I made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the Blood War. Nie pozwolę na to, jesteś zbyt ważny dla Wybrzeża Miecz. It means everything to me. I always knew what my future held. And I know I chose right. Dobra. Jeszcze jakieś niezapowiedziane zdarzenie? Nie ma nikogo, kto by chciał mnie ugryźć w szyję wieczorem, więc to przynajmniej
jest wykluczone. Chyba całkiem sporo ważył te pęty. Kiełbasy. No, dobra, i serek. The voice of the absolute is strong here and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Ciekawie się ubrałaś niż ostatnio. Ostatnio byłaś w zbroi. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. To w ogóle nie był wybór. Potrzebowali mojej pomocy. Not everyone would have helped. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Jakkolwiek miałyby być tego konsekwencje. Dobra, błogosławieństwo jest nadal ten, więc cokolwiek by to oznaczało. Może będziemy mogli w stanie chodzić sobie bez światła w tej sferze, zobaczymy. Ale tak, rozmowa. Zbroja maga. Też. Całkiem niezły mamy postęp do kolejnego poziomu. Dobra. Nie idziemy zobaczyć tego leżącego. Mamy jeszcze ten miejsce do odwiedzenia. Ten dom uzdrowień. Tam jest północ, tak, no to w takim razie idziemy w tamtym kierunku. You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Bierzemy ten konwój. Prowadź, będę za tobą. Splendid. I'll mark your map, should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. Dobra, zobaczmy to, czy to błogosławieństwo solne rzeczywiście nam daje, nie? A, wygląda na to, że nic nam się nie dzieje. Dobra. Chodźmy od razu za nimi. Brzmi ciekawie. Kolejne zwłoki, które musimy... Jeszcze tam wrócimy. Breathe quiet. Move with care. Breathe deep and move. I
just want a little look. I should speak up. We bring more to the church every day, my queen. Your followers are legion. We'll wait for your signal. Go! Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Yeah, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? Zostań wykryci, obserwuj dalej. Stay in the light. They do not go into the dark. Didn't figure something as big and ugly as you for a coward. No! They will not go into the dark. Okay, jednego mniej. Stop! They will not become shadow. They will not feed the curse. Forgive me, my queen, but I had to. Before the dark got any stronger. Spróbuj się ukryć, dopóki cię nie minął. Dostaniemy premię. Błogosławieństwo 6. Dobra. Attack! Heretics! Blasphemers! Kill them all! Slide them into the dark! Dobra. Może powinniśmy dać im rozkaz do ataku od razu. Dobra, ale przynajmniej mamy teraz... Ale przynajmniej mamy teraz... element zaskoczenia. Dobra. Will na przykład może zaatakować zaskoczenia tego gościa. Nie można zranić, azyl. Okej. Okay. Ten sanktuarium trwa jedną turę. W następnej będziemy można go zranić. Dobra, zaatakuj z ukrycia. Może odrzuć tego gościa, spróbuj. Dobra. Ale mamy jeszcze kogoś. Dobra. Ciekawe, czy będziesz w stanie zaatakować z ukrycia. Spodziewałem się więcej. Dobra, walnij go ogniem. Come on, can't stay idle. Dobra, nie mam akcji, więc nie zadamy mu już żadnych obrażeń. Gale. Rusz się tutaj. Nothing will stand in my way. Will. Spróbuj go dobić.
Masz jeszcze atak z drugiej ręki. Dobra. Spróbuj pojrzeć do niego na zwarcie. Spróbuję się ruszyć to oberwie. A ja też spróbuję pójść na górę. Nie. Będę gdzieś tutaj stał, żebyś mój miecz śpiewał. Dobra, ty chodź tutaj podejdź, trochę mnie osłonisz. Na razie nic więcej nie możemy zrobić. Generalnie czekamy, aż tamten gość w sanktuarium zejdzie. Możemy przywołać najwyżej młot, ale to jest póki co niepotrzebne. Nie reaguj, potrzebujemy czaru na klątwę. Oczywiście, na mnie wszyscy. O, i zwan hitował mnie. Jeszcze, co jeszcze? Jestem bliski śmierci. Dobra, na szczęście do posępnej nie rusza się nikt przeciwny, więc posępna mnie będzie leczyć. Dobra. Przy okazji... coś takiego dzieje się, jeżeli zadrzesz z LOLF. Jeżeli jakiś drow postanowi być trochę zbyt niezależnym i nie słuchać się swojej pajęczej królowej bogini LOLF, to robią z niej coś takiego, z niego coś takiego. Dobra. Urok na siłę. Ma wysokie KP. 18. Dobra. Czy możesz go zdzielić? Moment, jeszcze raz. Odporności brak. Dobra. Masz małą inteligencję, mądrość, masz całkiem sporą, przestraszenie cię raczej nie wyjdzie. Dobra, ładuj mu. Momencik, tak. Ładuj mu trzeciopoziomowe pociski, 65%. Ładnie. Leczenie. Dobra. Ała, to była kula ognia. Ej, przerwał urok niestety. Znowu rzucił sanktuarium. Jak on może atakować i w tej samej turze rzucać czary?
Dobra, znowu potrzebujemy mocnego leczenia. Tym razem na posępnej. Niestety to oznacza, że nie mam akcji. Dobra, odsunę się tutaj. Ups! Nie zauważyłem go. Dobra. Chyba sami się mordują tymi sztyletami. Dobra, serduszko. Nie masz akcji. Przez to, że cię powalono. Dobrze, przydałoby się jego zdjąć. Nie wiem, czy to spowoduje, że wejdę w sztylety i otrzymam obrażenia. Ale zobaczmy. Chyba dostałem obrażenia. Dobra. Znowu leczenie. Dobra. Dwa tutaj. Masz nie strzało? Masz. To najważniejsze jest, że ten mak nie żyje. Ten gość myślę, że już nam mniej będzie socił. Dobra, Will. Nie mam nic więcej do zrobienia, musisz czekać. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Akurat zaatakował tego, kto miał najwięcej punktów życia. Czy możecie nie rzucać tyle krytów? Znowu mi to skasuje akcję. Ej, przynajmniej gość nie żyje. Dobra, nie zdążysz tutaj dojść, a tutaj drabina nie ma tam, dobra. Dobra. Jesteś w stanie mnie uleczyć, to drugopoziomowe leczenie zrób. Jesteś w stanie, czy nie jesteś w stanie? Chyba nie jest w stanie. Dobra, przejdźmy do ataku w takim razie. Czy tak, masowe kojące słowo. Na dobry początek. I pocisk wiodący, drugopoziomowy. 19, solidnie. Gale. Rzuć niewidzialność na mnie. Możesz sobie łyknąć potkę.
i skoczyć gdzieś, gdzie będziesz mniej podatny na śmierć. O, nie masz akcji dodatkowej, okej. Dobra. Ciekawe, czy go będziemy w stanie zrzucić. Ładnie, ładnie. Dobra, podejdź tutaj. Ty też podejdź. Powiedzmy tutaj. Powiedzcie mi, że on nie potrafi skakać. Okej, okay. Will przeżył. Tylko to się liczy. Okej, okay, znowu nie mam akcji. To użyję masowego kojącego słowa, przynajmniej tyle jestem w stanie zrobić. A w następnej turze może zrobię coś przydatnego. Dobra, atakujemy. Czy mamy? Gość nie przeżyje tej tury. Jeszcze jeden pocisk wiodący. Na pierwszy poziom nawet. Dobra, I will. Kończ, waść. Okej, to była niespodziewanie trudna walka. Dobra. Sługujemy od razu na krótki odpoczynek. Czy to jest ten, który nas tu wysłał, z którym gadaliśmy? Okej. Ma księżycową latarnię i okrutne żądło, miecz długi. Dobra, później ich zobaczymy. Trzymaj. Lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Can you feel it? Light. Hope. I'd never forgotten how it felt. Goodbye. And good fortunes. And do return to Last Light should you need space to breathe. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. Oh, please! Oh, golly, me, oh, my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Legenda opowiadała o fej chwytających ludzi. Nie odwrotnie. Dlaczego ty jesteś? My pixie dust is bright as day. My injuries can light the way. Poor thing. A life of torture. We should let her go. Shouldn't we? Kim jesteś? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? Potrzebuję ochrony przed tą klątwą. Czy pomożesz mi przeprawić się przez cień, jeżeli cię wypuszczę? It would be my pleasure, truly. Once I'm freed, I'll help you duly. Co to za mechanizm podstawy latarni? I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Dobra, nie ufam jej. Zapiszę i zobaczymy. Stawiam tak 3/4 szans, że jak wypuścimy, to po prostu pokaże nam język i poleci sobie.
Możemy spróbować przekręcić mechanizm. Dobra, spróbujmy ją wypuścić. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Muszę się przedostać przez klątwę cienia. Możesz mi pomóc? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this Bella shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Nie brzmi dobrze. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Czy co, zobaczmy to od razu. Been blessed already, haven't you? Move on with your life. Co? A, dzięki ochronnej magii skrzata to istota jest niewrażliwa na działanie klątwy cienia. Okej, czyli jakoś to chyba działa w takim razie. Latarnia zwykła. Dobra, to była niespodziewanie trudna walka. Tak, to jest ten, który... To jest ten, który nas tutaj zaciągnął. Cóż, nie był zbyt miły. Rozkazy od niejakiej Jaheiry. Jedna z naszych zadoszczyń, niech Miliki małej w opiece i duszę dostrzegła w oddali karawany kultystów. Przygotujcie się na przechwycenie tego, czym tylko ktoś się rozpraszał, czy nie, czymkolwiek to jest. Dobra. Termomagiczne rękawice za każdym razem, gdy zadajesz obrażenia od ognia, zyskujesz 2 punkty żaru. Okej. Okay. Zobaczmy, czy Gain ma jakieś lepsze rękawice. Nie ma żadnych rękawic. Idealnie. Żar co robił? W ogniu zemsty. Istota nosi w każdej turze, ale może użyć konwencji żaru. Wchłoń swój żar, aby wykonać potężny atak. Przy następnym trafieniu ogniem zadajesz dodatkowy 1 punkt obrażenia za każdą pozostałą turę żaru. Okej. Nie wiem, czy będę pamiętał, żeby to robić. Ale zobaczymy. Things have stayed interesting. I do enjoy our conversation. One day I'll catch a break. Dobra, no to wygląda na to, że to tyle. Dobra. Co się znajduje dalej? W tych krainach cienia? Jak będziemy się w stanie tym cieniem poradzić? Zobaczycie w następnym odcinku. Albo w następnych. Albo kiedyś. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.